Czwartek, 27 lipca, Violetta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Ponowne składanie wniosków na świadczenie 500+. Przypominamy, żeby jak można najszybciej składać te wnioski, to jakby powiedzieć udrożni szybkość te składania wniosków. Edukacja ekologiczna najmłodszych bolesławian. No jest bardzo fajna przyroda, ciekawa. W wyniku zmian w przepisach o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+ konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o jego wypłacanie w okresie 2017-2018. Od najbliższego wtorku, 1 sierpnia, wnioski takie bolesławianie mogą składać w Centrum Świadczeń Rodzinie na parterze biurowca przy placu Piłsudskiego. Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+. I od tego dnia należy składać ponownie wnioski na przyznanie tego świadczenia na nowy okres 2017-2018. Na poprzednich zasadach świadczenia będą wypłacane do końca sierpnia. Nowe wnioski należy złożyć najlepiej do 30 października. Wtedy świadczenie będzie przyznane na okres od początku września. Złożenie wniosku później będzie się wiązać z tym, że świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożone. Te osoby samotne, które do tej pory wychowywały dzieci, muszą wykazać się koniecznością i udokumentowaniem poprzez tytuł wykonawczy, że mają alimenty na dzieci. I to jest jakby takie podstawowe, że jeżeli przyjdą osoby samotne, to muszą pokazać. Nie, do tej pory wystarczyło oświadczenie takie zwykłe, a teraz muszą to po prostu pokazać, że mają tytuł wykonawczy przez sąd. Nie dotyczy to przypadku, gdy drugi rodzic nie żyje bądź jest nieznany. Zmieniła się też regulacja dotycząca utraty dochodu. Jeśli utraci się zatrudnienie, to po 3 miesiącach sytuacja ta będzie weryfikowana. No i trzecia sprawa będzie dotyczyła osób, które prowadzą tak zwaną kartę podatkową i muszą po prostu w tej chwili udokumentować poprzez dokument z Urzędu Skarbowego. I to są takie podstawowe rzeczy. Nowe wnioski na otrzymanie świadczenia 500+ są dostępne w Centrum Świadczeń Rodzinie w Biurowcu. Po wypełnieniu można będzie je składać osobiście na parterze biurowca przy placu Piłsudskiego, pocztą, ale też drogą elektroniczną za pomocą portalu Empatia oraz poprzez systemy bankowe i ePUAP. A już teraz wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Policjanci zatrzymali 23 dowody rejestracyjne podczas akcji Track and Bus na drogach powiatu bolesławieckiego. Nałożono 19 mandatów, głównie za zły stan techniczny pojazdów. Policjanci sporządzili też jeden wniosek o ukaranie. Sprawdzali dokumentację uprawniającą do wykonywania przewozu osób, dokumentację kierowcy, sposób przewożenia osób i ładunku, stan trzeźwości oraz przestrzeganie norm czasu pracy przez kierujących. 6,3% to stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim w czerwcu. To tyle samo, co w województwie mazowieckim. Taki wskaźnik plasuje Dolny Śląsk w piątce województw o najniższej stopie bezrobocia. Listę otwiera Wielkopolskie z bezrobociem na poziomie 4,2%. W całym kraju to 7,1%. Przed kilkoma dniami zakończył się pierwszy turnus kolonii letnich w Jarosławcu nad Bałtykiem, które zorganizowało Bolesławieckie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jak zwykle w trakcie kolonii jej uczestnicy mieli wiele różnych wycieczek i atrakcji na miejscu. Poza tym uczestniczyli w warsztatach tanecznych, zajęciach sportowych i plastycznych. Po raz kolejny kolonie TPD wspomogli Fundacja KGHM Polska Miedź, Miasto Bolesławiec i Powiat Bolesławiecki. Prezydent Bolesławca i organizatorzy 53. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego zapraszają bolesławian na uroczyste otwarcie tej artystycznej imprezy. Odbędzie się ono w środę 2 sierpnia o godzinie 18 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. To będzie pierwsze z wielu publicznych spotkań z artystami, które zaplanowano w tym roku.
Rusza konkurs na najpiękniejsze dekoracje dożynkowe. Chodzi o dekoracje domów i posesji. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Bolesławiec. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do 21 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 sierpnia na dożynkach w Brzeźniku. Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze. Pod takim hasłem Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej uczy najmłodszych bolesławian szacunku do przyrody. Jest to całoroczny program edukacyjny, a jednym z jego elementów są wyprawy do szkółki leśnej w Osieczowie. Zajęcia w terenie organizowane są dla dzieci konsekwentnie od lat. Całodniowe wyprawy do szkółki leśnej w Osieczowie to jest to, co najmłodsi bolesławianie lubią najbardziej. A to jedna z takich wiosennych wypraw. Na poznawanie przyrody wybrali się drugoklasiści ze szkoły podstawowej nr 3 w Bolesławcu. Dzieci były podekscytowane wycieczką, którą zorganizowała im Katarzyna Graczyk z Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec. W szkółce w Osieczowie przygotowała dla nich ciekawą ścieżkę edukacyjną. Poznajemy różne gatunki roślin, rozmawiamy o zwierzętach, które mieszkają w naszych lasach, o tym, jak zbudowany jest las, jakie są jego funkcje, w jaki sposób możemy mądrze z niego korzystać. To nie pierwsza i nie jedyna taka wycieczka. W podobnych brali udział także drugoklasiści z pozostałych bolesławieckich szkół. No jest bardzo fajna przyroda. Ciekawa. Przyroda jest piękna, jak się ją lepiej pozna. Bardzo ciekawa. Natura jest fascynująca? Tak, i można zobaczyć w niej wiele różnych gatunków drzew, wiele różnych gatunków zwierząt i kwiatów. Naprawdę jest nam potrzebna do życia. Inaczej no to byśmy się udusili, jakby nie było czystego powietrza, czystej wody. No to by było już po nas. Wycieczką do szkółki towarzyszy konkurs plastyczny Las bliżej nas, skierowany do uczestników wypraw do Osieczowa. To wszystko ma uczyć dzieci szacunku do przyrody. Najlepsze efekty przynosi praca w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Kiedy dzieci mogą dotknąć, zobaczyć na własne oczy, czasem powąchać zapach igły, czy zobaczyć, jaki ona ma kształt, obejrzeć ją, zebrać szyszki, wtedy najłatwiej zapamiętują to, co chcemy im przekazać. Wycieczki do szkółki w Osieczowie odbywają się w ramach projektu Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze, który miasto realizuje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Są to różne działania ekologiczne skierowane do różnych grup wiekowych, które będą kontynuowane także po wakacjach. Po wydarzeniach z cyklu Twoim zdaniem zapraszam na rozmowę z bolesławieckim wolontariuszem Kacprem Szwedem, a następnie z Hiszpanką Ewą López Pérez. Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.